prostu wiem, co robić, jest gdzie jechać. Trzeba myśleć. Tak, teraz Ola wypchło. Ola doświadczona zawodniczka, ale w kategorii głównie dzieci. Dopiero zaczyna swoją karierę juniorską. Ma zaledwie 15 lat, więc już tu nie lada wyzwanie przed nią. Ale jak na razie radzi sobie znakomicie. Ale na razie spokojna, równa, ładna jazda, przyjemna dla oka. Pięknie rozjechane 6AB. Głowa wysoko, broda, przegląd sytuacji. Ona dalej jedzie spokojnie swoje. Pięknie, potrójny szereg. No i brawo za ten przejazd. Po ładnym, równym, ładnym przejeździe, 4 punkty. Tej młodej 15-letniej zawodniczki, która, tak jak powiedziałem, odnosiła sukcesy w kategorii dzieci. I widać, że to przejście do kategorii juniorów dla niej nie jest czymś dużym problemem. Tak. Tak, tu już jest, mamy bezpośrednią strefę medalową. Zawodniczka zajmuje 3. miejsce. I nie może sobie pozwolić na jakikolwiek błąd. Każdy błąd ją wypycha ze strefy medalowej. A 9. była przed pierwszym nawrotem finałowym. Czyli bardzo się poprawiła swoją pozycję. Czy wytrzyma? Krytycznie było na 1, ale jest 0. Bliskie odbicie. Musi złapać rytm jazdy. Na razie już jest dobrze. No i do ostatniej przeszkody po medal. Po jakiego koloru? Zobaczymy. Jest 0 i pewny brąz. Są już ustawieni najlepsi juniorzy naszego kraju 2020 roku. A zatem, szanowni państwo, przystąpimy do ceremonii dekoracji. Na miejscu drugim medal srebrny, tytuł wicemistrzyni Polski juniorów 2020. Aleksandra Wypchło startowała w finale na klaczy Girl RV. Aleksandra Wypchło, wicemistrzynią Polski juniorów 2020.